Rozpoczynamy wykład. Dzisiaj będzie o informacji wizualnej związanej z przestrzenią. Mapy i plany komunikacji miejskiej, tablice informacyjne, drogowskazy, oznaczenie stacji, przystanków, wejść, dróg ewakuacyjnych, numery domów i lokali, systemy znaków drogowych przeznaczonych dla zmotoryzowanych i pieszych to stali towarzysze naszej codzienności, elementy przestrzeni miejskiej, obiektów użyteczności publicznej czy arterii komunikacyjnej. Celem wymienionych komunikatów jest umożliwienie zrozumienia struktury przestrzeni, zwłaszcza nowej, nieznanej, sposobu jej organizacji, tak by można było sprawnie, efektywnie i bezpiecznie się w niej poruszać. Oszczędność czasu, ograniczenie stresu i wypadków to wymierne efekty dobrze zaprojektowanego wizualnego przekazu informacji związanej z przestrzenią. Mapy więc i plany to rodzaj graficznych reprezentacji stanów rzeczywistości. Pozwalają panować nad przestrzenią, pozwalają zrozumieć jej rozplanowanie i strukturę, pozwalają nazywać części tej struktury, umożliwiają w zmniejszonej skali obserwację tego, co niewidoczne. Język kartografii jest w dużym stopniu językiem skonwencjonalizowanym. Identyfikujemy odruchowo kierunek północny z górną częścią mapy. Niebieskie plany barwne z akweduktami, a sieć rozgałęzionych linii odczytujemy jako system dróg. Nie dziwi też dwuwymiarowe przedstawienie sferycznej przecież powierzchni Ziemi. Rzut izometryczny, podobnie jak w przypadku rzutu sferycznego na dwuwymiarową powierzchnię, jest również rodzajem konwencji. Czyli jest odwzorowaniem przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyznę, będącym pewnym jednym z rodzajów rzutu równoległego. Charakteryzuje się tym, że kąt pomiędzy wszystkimi rzutowanymi osiami jest taki sam, co sprawia, że skrócenie perspektywicznej każdej z osi jest takie samo. Oczywiście rzuty izometryczne lub podobne doń dimetryczne bądź anizometryczne wykorzystywane są w wielu grach komputerowych do stworzenia wrażenia trójwymiarowości planszy. Podczas gdy tworząc rzut perspektywiczny, obserwator znajduje się w jednym punkcie zaraz przed płaszczyzną, a obraz powstaje przez przeprowadzenie linii od obiektu obserwowanego przez oko na płaszczyznę. Tutaj postępujemy zupełnie inaczej. Każdy punkt płaszczyzny prowadzimy prostą pod tym samym kątem, aż natrafimy na obserwowany obiekt, po czym go zaznaczamy. Nie ma tutaj jednego obserwatora, tylko nieskończenie wiele ognisk rzutowania. Dzięki temu obiekty nie maleją wraz z odległością. Ze względu na różne, a tu jeszcze jeden z fragmentów schematu izometrycznego, stosowanego również w opisie systemów elektronicznych. Ze względu na różne wymogi dotyczące stopnia uszczegółowiania i wierności sytuacji rzeczywistej, plany i mapy przestrzeni mogą przyjmować postać przedstawień o fotograficznej dokładności lub w sposób schematyczny, nawet z pominięciem cech topograficznych.
ujawniać tylko, poprzez to ujawniać tylko użytkownikowi tylko rzeczy istotne, niezbędne. Różnice takie są wyraźnie widoczne przy zestawieniu dwóch sławnych planów. XVIII-wiecznego planu Paryża, zwanego również planem Turgota, to jest właśnie ten plan. To, co jest tutaj charakterystyczne, co można zauważyć, to to, że jest to izometryczny plan, że obiekty i budynki są tutaj zaznaczane, jakkolwiek w sposób schematyczny są rysowane okna czy jakieś detale architektoniczne, to niemniej jednak da się zidentyfikować budynek na podstawie tego rysunku. I drugą cechą charakterystyczną jest to, że nazwy poszczególnych obiektów czy nazwy ulic są pisane równolegle na tych powierzchniach, tak jak gdyby były napisane na tej powierzchni, na ulicy. Drugi plan to plan londyńskiego metra zaprojektowany przez Henry'ego Becka w roku 1933. To, co jest charakterystyczne w tym planie, ten plan obowiązuje do dzisiaj, jakkolwiek nie w takiej formie, on jest nieco zmodyfikowany, ale dalej mniej więcej tak to wygląda. Z uproszczonym rysunkiem przebiegu rzeki Tamizy jako jedynym geograficznym, naziemnym odniesieniu do topografii miasta. Beck wprowadził prostą zasadę. Stosujemy tylko i wyłącznie poziom, pion i kąt 45 stopni. Wszystkie inne elementy zostają wyrzucone, wszystkie inne kąty zostają wyrzucone. To bardzo uprościło całą strukturę skomplikowanej sieci metra londyńskiego, ale jednocześnie sprawiło, że ta mapa nie jest mapą topograficzną. Kiedy więc porównamy te dwie mapy, owszem, one się oczywiście różnią, jeśli chodzi o lata, ale chodzi tu o pewien pomysł, o pewien sposób przedstawiania przestrzeni rzeczywistej, trójwymiarowej, na dwuwymiarowej powierzchni, to możemy bardzo łatwo zauważyć, że ta koncepcja Becka ignoruje wszystko to, co nie jest potrzebne dla podróżującego pociągiem, podróżującego metrem. Natomiast izometryczny plan Paryża z kolei robi wszystko, ażeby ten, który ogląda ten plan, albo przygotowując się do podróży po Paryżu, albo też przypominając sobie tą podróż, żeby mógł łatwo identyfikować obiekty poprzez cechy wizualne tych obiektów i porównywać te cechy do obiektów, które widzi. Przykładem rozwiązań posiadających taką pośrednią formę pomiędzy tymi dwoma skrajnymi podejściami może być równie znany atlas londyńskich ulic London A to Z, jak i inne produkty tej firmy Geographers A to Z Map Company, założonej przez artystkę Phyllis Purcell. Opracowanie aktualnej funkcjonalnej mapy pozwalającej na sprawne poruszanie się w labiryntach ulic stolicy Wielkiej Brytanii to przedsięwzięcie, które zostało zapoczątkowane przez Purcell w roku 1939. Własnoręcznie skatalogowała prawie 23 tysiące londyńskich ulic, dzieląc mapę na sekcje i opatrując je indeksem. Tak rozpoczęła się historia projektu, który zaadaptowano także do innych miast i rejonów Wielkiej Brytanii i udostępniono w wersji elektronicznej. Inny bardzo ciekawy i nagradzany projekt to na przykład plan będący częścią systemu informacji wizualnej Bristolu, Bristol Legibility City. Dwuwymiarowy plan miasta uwzględnia w cudzysłowie trójwymiarowe przedstawienie ważnych obiektów, pomagające turystom zidentyfikować lokalne atrakcje, trasy komunikacyjne z oznaczonymi przejściami dla pieszych, środki transportu, punkty usług, a nawet
czasowy zasięg przemierzanej pieszo przestrzeni. Ten okrąg, który tutaj widzicie, ta żółta linia, to jest zasięg godzinowej drogi z punktu pomarańczowego zaraz przy dworcu, czyli ta mapa informuje tego, który używa tą mapę, że w ciągu godziny może zobaczyć takie rzeczy, może tam dojść i wrócić z powrotem bez lęku o to, że się spóźni. Wśród analogowych osiągnięć w dziedzinie prowadzenia podróżnych nie brak jednak jeszcze innych godnych uznania projektów. Należy do nich również USA Atlas, atlas dróg Stanów Zjednoczonych opracowany przez amerykańskiego projektanta, twórcy zresztą terminu architektura informacji i autorytetu w tej dziedzinie Richarda Saula Urmana. Mapa ta nie tylko oznacza się czytelnością i łatwością wzrokowego śledzenia rozbudowanej struktury sieci połączeń komunikacyjnych, lecz przede wszystkim w logiczny i przyjazny użytkownikowi sposób łączy informacje dotyczące przestrzeni i czasu. Podzielono ją na kwadratowe segmenty o boku 80 na 80 km, które pokonanie zajmuje w rzeczywistości 1 godzinę jazdy samochodem. Pomysł, jaki miał Wurman, sprowadza się do tego, że jadąc samochodem i mając atlas rozłożony na siedzeniu, czy gdzieś tam w jakimś zasięgu wzroku, przekładamy jakby tę stronę na następną po godzinie jazdy, po przejechaniu 80 mil. No i znowu przypominam jeszcze raz ten schemat, który pokazuje etapy organizowania informacji w przekazie wizualnym, ponieważ wtedy, kiedy mówimy o informacji wizualnej odnośnie przestrzeni, ten schemat jeszcze bardziej nam podkreśla, jak bardzo istotnym elementem jest branie pod uwagę wszystkich tych etapów, analizowanie dokładnie, redukowanie informacji, grupowanie i nadawanie im określonej rangi, a dopiero później na samym końcu przybieranie określonej formy wizualnej, którą będziemy mogli sobie tutaj zobaczyć. W odróżnieniu od map przeznaczonych dla pieszych lub zmotoryzowanych, posługujących się własnym środkiem transportu, mapy komunikacji miejskiej są zazwyczaj schematycznymi przedstawieniami o wielokrotnie niższym stopniu podobieństwa do realnie istniejącego układu traktów komunikacyjnych. Przyczyna tutaj jest prosta. Podróżujący środkami transportu posiadającymi stale trasy ruchu nie mają aż tak dużego wyboru, tak jak człowiek idący na nogach. Nawet pobieżny przegląd planów z różnych miast świata pozwala dostrzec tą różnicę, cechy charakterystyczne rozwiązań, idące w ślad za nimi właściwe lub błędne decyzje projektowe. Tutaj zgromadziłem kilka przykładów takich map komunikacji miejskiej. Mapa komunikacyjna Berlina z roku 1966. To, co możecie tutaj zauważyć, to charakterystyczny mur, który jeszcze wtedy, w 1966 roku, rozdzielał Berlin na dwie części. Co jest interesujące, to system komunikacji miejskiej Berlina był systemem spójnym. On został po prostu rozcięty tym murem, ale jak widzicie, ten system jest pewną całością. Max Robert, który mu została zlecona mapa Berlina, z kolei za zadanie miał połączenie dwóch systemów, mianowicie pod Berlinem jest metro, a na powierzchni Berlina jest komunikacja miejska. W związku z tym chodziło o to, ażeby móc w taki sposób połączyć te dwa systemy, żeby można było korzystać z obydwu środków komunikacji sprawnie za pomocą tej mapy. I to, co widzicie tutaj również, jak bardzo projektant dba o to,
ażeby zachować klarowność, żeby wszystko to, co jest nieistotne, zostało tutaj odrzucone na korzyść tylko i wyłącznie tego, co jest potrzebne i konieczne użytkownikowi. Mapa S-Bahn z roku 1989 z kolei jest interesująca po prostu z tego powodu, że to jest moment, w którym z kolei mur berliński zostaje zburzony, a więc znowu należy teraz złączyć te dwa systemy, jakkolwiek one z punktu widzenia fizycznego, jak gdyby tory po prostu były i tunele były, ale trzeba było teraz sprawić, ażeby znowu one zaczęły funkcjonować i być sprawne. Kolejnym przykładem to z kolei projekt Massimo Vignaliego z roku 1972, który był wykonany dla New York City Transit Map. To, co jest tutaj charakterystyczne, to oczywiście coś, co byśmy może nazywali pewien minimalizm tej mapy. Ona jest bardzo klarowna, aż wydaje się, że nie jest to mapa komunikacyjna, ale raczej jakiegoś przepływu, jakichś płynów przy pomocy rur, ale może ta metafora no, jest tutaj właściwie też właściwie niezła. I tu kilka przykładów map, które również robił Max Roberts już w roku 2013 na zasadzie koncepcji okręgów współśrodkowych, tak jakby mielibyśmy pewne centrum i wokół tego centrum mamy współśrodkowe okręgi i tak organizujemy te systemy. To jest przykład mapy Londynu przeprojektowanej właśnie według tej koncepcji współśrodkowych okręgów i przykład mapy Berlina, obydwu systemów, zarówno S-Bahn jak i U-Bahn, czyli tych dwóch systemów komunikacji naziemnej i podziemnej, które zaprojektował Roberts. Ta mapa jest bardzo ciekawa, została zaprojektowana przez Jega Cerowicza, który zadał sobie takie pytanie. Jeśli zapytać mieszkańców, którzy długo tu mieszkają, jak widzą sieć metra, to zauważymy, że większość zna go na pamięć, a ta mapa powstała na podstawie ich postrzegania. Czyli mówiąc najprościej, po raz pierwszy chyba w tak zdecydowany sposób projektant odniósł się do potrzeb użytkownika poprzez pytanie go, co tak naprawdę potrzebuje, jeśli chodzi o samą mapę. I ten efekt widoczny jest również na tej mapie. I jeszcze jedna, chyba ostatnia z map Berlina. Ona jest interesująca dlatego, że po pierwsze została zaprojektowana przez Erika Spiekermana z projektu Studio Meta Design, to jest rok 1991, a ciekawe jest również z tego powodu, że to jest moment, w którym następuje scalenie, ale scalenie już rzeczywiste, tych dwóch części miasta, Berlina Zachodniego i Berlina Wschodniego, pod postacią jednej mapy i no, jak tutaj mówili, czy Spiekerman cytuje tutaj taką uwagę, że ludzie po obu stronach nie znali się. Naszym pierwszym zadaniem było opracowanie mapy dla kierowców autobusów, którzy nagle musieli jechać swoimi autobusami z jednej strony na drugą, czyli chodzi tu z Berlina Wschodniego do Zachodniego, czy z Zachodniego do Wschodniego. Można powiedzieć, że mapa nie tylko, że ta mapa nie tylko jest tworem kartograficznym, ale ma również wymiar historyczny, wymiar społeczny. No i tutaj mam jeszcze fragmenty tego rozwiązania charakterystyczne, kąty podobne jak w przypadku rozwiązania Beka z londyńskiego metra. Kąty, elementy istotne, punkty, które są ważne. I podsumowując tą prezentację, możemy to podsumować poprzez podanie kryteriów,
które są użyte do analizy i oceny funkcjonalności planów komunikacji miejskiej, bo te kryteria powiedzą nam po prostu, czy to, co zostało zaprojektowane, jest właściwe, a jednocześnie będą to punkty do nowego właściwie projektu. Otóż podział na rodzaje komunikacji występującej w danym mieście, czy to jest metro, tramwaj, autobus, prawda? Od ich stopnia i istnienia zależy złożoność, która może na przykład to być wspólny plan obejmujący wszystkie środki transportu, one mogą być odrębne, prawda, i tak dalej. Okres kursowania poszczególnych środków transportu, czyli to jest dzień, noc, święta, wybrane dni, no i tak dalej. Istnienie stref komunikacyjnych i biletowych, rodzaje przystanków, przesiadkowych, nieprzesiadkowych, podwójnych, przystosowanych dla niepełnosprawnych i pełnosprawnych, no i tak dalej. Konieczność opracowania planu dla różnych środków przekazu, planów statycznych do druku, dynamicznych do wyświetlaczy paneli elektronicznych, czy też takich, które znajdują się na przystankach czy w autobusach. Miejsce i czas i sposób użytkowania tych planów na trasie podróży poza nią, czy w trakcie tej podróży, na przystanku, na stacji, w pojeździe, wewnątrz, na zewnątrz, w internecie, w telefonie, śledzenie tych map, samodzielne ich wydrukowywanie, użytek zbiorowy czy też indywidualny. No i kolejne to będzie relacja przedstawiania graficznego do rzeczywistości. Czyli czy bazuje na planie topograficznym, czy odchodzi od niego, czy zachowuje, czy pomija proporcje, odległości, punkty, szczegóły, detale, nazwy, architekturę, czy rzeki i tak dalej. I kolejne kryteria, sposób oznaczenia linii komunikacyjnych, nazwa pełna, skrócona, numer, nazwa, barwa, kierunek, no i tak dalej, i tak dalej. Występowanie informacji dodatkowych, na przykład sposób dotarcia do lotniska, do sąsiednich miast, numery telefonów informacyjnych, zmiany i utrudnienia w ruchu, na przykład remonty odcinków, no i tak dalej. Występowanie legendy, indeksy, zawartość, no i w końcu cechy formalne, postać użytkowa planu, czy jest to plansza wisząca, czy składana, czy folder, czy broszura, czy jest zastosowany jakiś kod wizualny, barwny na oznaczenia dodatkowe, piktogramy, jakie są te piktogramy, jaki rodzaj zostaje użytej typografii, jakie litery. I następny, przedostatnie już kryterium, niezależność od barier językowych i różnic kulturowych. I spójność i kompleksowość całego systemu informacji wizualnej dotyczącej transportu. Wszystkie elementy, wszystkie, które są oznakowania, plany, bilety, strony internetowe, przedsiębiorstwa transportowe, wszystko to, co dotyczy orientacji w przestrzeni za pomocą systemów komunikacji miejskiej, to wszystko musi mieć pewną konkretną spójność. Jak sprawić, by odnalezienie celu było proste, szybkie i efektywne? To znaczy, no powiedzmy, jak najmniej się denerwować. O tym między innymi był dzisiejszy wykład. Dziękuję za uwagę.